w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Artur Gwóźdź na Media Day UKSW 61. No wcale się nie dziwię, że cię tu widzę, bo jednak dwóch twoich chłopaków w sobotę będzie walczyć o swoje marzenia. Dokładnie. Witam was wszystkich serdecznie. Witam cię, Martynko. No w sobotę uważam, że dwie bardzo ważne walki dla Arnoxów i tak naprawdę ważna walka dla Kuby Kamieniarza, który mi się wydaje, że to jest takie być albo nie być w KSW i to chyba tak trzeba to dobrze. Ja do niej gdzieś podobnie pewnie, nie? Chociaż wiesz, dwie walki, dopiero pierwsza walka dama, także mi się wydaje, że tutaj obydwoje mają wiele do zyskania, a też bardzo dużo do stracenia. No i fenomenalna walka, uważam, że będzie na papierze, prezentuje się, jest sam, nie mogę się doczekać. Tomek Romanowski kontra Patryk Kins. Przede wszystkim miałem Patryka na sparingach. Wiem, że dawno nie widziałem tak inteligentnego chłopaka, który walczy. Jestem ciekaw tej walki z Tomkiem, gdzie Tomek idzie cały czas do przodu i tak naprawdę próbuje zajechać tych swoich przeciwników, a znowu Patryk sobie próbuje nie zrobić krzywdy i robi świetne kontry i robi to w fenomenalny sposób. Dlatego naprawdę czekam z tego i uważam, że ta walka może skraść show całego tego dnia, jakim jest KSW w Gdańsku. I tak patrzę na zawodników, których masz w swojej stajni menedżerskiej i patrzę na skład dywizji do 77 kg w KSW, to zaczynam się zastanawiać. No właśnie, co to będzie? No bo ty tak naprawdę tych wszystkich zawodników masz na tyle dobrych, że oni już są w topie, reszta puka do tego topu i za chwilę może dojść do takiej sytuacji, że no już nie będzie, że boli, tylko artnoksiaki będą musiały pójść w bój. No tak i z wielkim bólem serca, ale pewnie tak będzie, to już niedługo pewnie tak będzie. Już naciski trwają, Wojesław Lisiecki robi swoją robotę, także tak powiedzmy sobie otwarcie, jest 6 artnoksów w tej dywizji i to 6 bardzo mocnych. Michał Pietrzak z Krystianem Kaszybowskim już, można powiedzieć sobie, czeka na przeciwnika i powinien już być to minimum walka o tymczasowy pas lub jakiś eliminator lub coś cokolwiek, co może doprowadzić do tego, bo Michał zasłużył na to. Pietrzak zresztą w fenomenalny sposób się rozwinął w Arnoxie i uważam, że naprawdę dzisiaj to jest topem tej kategorii 77 i jako jedyny zabrał dużo serca Robertowi i tak naprawdę Roberto pewnie też nie do końca będzie chciał z nim walczyć w takiej sytuacji. Z drugiej strony mamy Andrzeja Grzebyka, który wraca niedługo po swojej kontuzji, ciężkiej kontuzji, bardzo ciężkiej kontuzji, za czym jak się będzie zachowywał, no i Andrzej zawsze jest w stopie. I tutaj też na niego trzeba te wszystkie oczy skierować. No i do co? No mamy Michała Michalskiego, który po 3 zwycięstwach robi robotę. Wygrywa w fajnym stylu i no wiesz, on daje efektowne walki. To wiesz, nie mają Michała Materli w KSW, ale jest drugie lwie serce, to jest Michał Michalski. Tutaj proszę, tak go nazywajcie, tak dbajcie o niego i wiesz, ten chłopak jeszcze nigdy nie zostawił ogromne serce i zdrowie w klatce i to jego walki to się ogląda z zapartym chęcią, tak naprawdę nie wolno usiąść. No i mamy młodego prospekta, Adriana Bartosińskiego, który wiesz, jest niepokonany. Pokazał się już z bardzo dobrych tego. No teraz przed nim wielki będzie sprawdzian. No i zobaczymy, kogo KSW mu rzuci i z kim będą walczyć. No to już jest tych czterech. No i Patryk Kins z czterech. Do tego dochodzi Kuba Kamieniarz. I teraz ja już sam się nawet już pogubiłem z tymi moimi wszystkimi zawodnikami. Momencik. Michał Pietrzak, Kuba Kamieniarz, Adrian Bartosiński, Patryk Kins, Andrzej Grzebak i Michał Michalski. Także tutaj naprawdę, tak jak powiedziałeś Martynka, no wielkie zasoby arnoksowe, ale tak naprawdę już niedługo, już powiedziałem wszystkim chłopakom, bo były takie rozmowy, trwają te rozmowy, rozmawiamy ze sobą. Jeżeli walczą arnoksy, wyjdę z każdym do momentu klatki, wracam po drugiego, wychodzę z nim, wracam, siadam z wami w media roomie, biorę sobie 50 wódki i będę siedział i tak naprawdę nie wiem, jak ja się będę miał zachować. Dla mnie to będzie bardzo ciężkie, bo wszyscy z tej 77 są dla mnie bardzo bliscy. No to może nie wódkę, tylko ja ci melisko zaproponuję, ja też się w taką zaopatrzę, dlatego że akurat wszystkich tych twoich chłopaków w tej dywizji mega lubię, więc wiem doskonale, znaczy wyobrażam sobie, co możesz czuć. Ale jedna rzecz jeszcze, o którą cię chciałam zapytać, zanim przejdziemy do innego tematu, to jest właśnie ta sytuacja, która aktualnie jest w dywizji 77 kg i ten fakt, że Roberto Soldic od dłuższego czasu nie broni pasa, a zapowiedzi jego dotyczące jego kolejnej walki, to są raczej zapowiedzi, w których mówi
mówi się o tym, że prawdopodobnie to będzie 84 kg mimo wszystko i że prawdopodobnie z Mamedem. Jakby nie pytam cię o potwierdzenie, bo pewnie coś tam wiesz. Natomiast chciałam cię zapytać bardziej o opinię twoich chłopaków i twoją na temat tego, że no, w tej dywizji tak naprawdę mistrz już dawno pasa nie bronił. No i co teraz? Tymczasowy pas? Co robić? Ja już zgłaszałem swoją opinię. Rozmawiam i z Martinem, rozmawiałem i z Maćkiem, i rozmawiam z Wojkiem. Dla mnie, jeżeli Roberto Soldic zawalczy w kategorii 84 teraz, no to uważam, że na koniec roku powinien być pas tymczasowy w tej dywizji. Tak naprawdę zobaczymy, jak się pokażą. Andrzej jest po powrocie, Michał Pieczek czeka. Uważam, że taki pojedynek Patryk Kins, Tomek Romanowski, no to można też już zaadoptować jako... No nie wiem, nie będę Wojkowi układał karty walk, jasne, bo to jest jego dobra robota i robi to świetnie. Ja się od niego uczę tak naprawdę. Ale no tak, ja jestem za tym, żeby był pas tymczasowy. Uważam, że już długo Roberto nie broni. Z drugiej strony, jeżeli raz zawalczysz w 84 kilo, okej. Okay. No czasami jest tak dalej, ale jeżeli powielasz tą kategorię, to zaczynasz myśleć o tej kategorii bardzo poważnie. A tak naprawdę wiemy, kto jest 84 kilo i kto jest mistrzem tej kategorii, po co pewnie Roberto będzie zmierzał. Także wiesz, no dajmy tym chłopakom jakąś namiastkę tego. Wiadomo, że te pasy tymczasowe nie zawsze są takie fajne i tak dalej, ale uważam, że taka namiastka da na pewno im wielką satysfakcję i tak naprawdę zawsze Roberto będzie mógł wrócić, albo zwakuje pas, albo wróci po i będzie chciał udowodnić, że to on jest mistrzem. Jako menadżer, ale też matchmaker innej organizacji, czy masz w głowie na przykład już jakiś plan rezerwowy dla zawodnika, który jest zagrożony wypadnięciem z KSW? Mówię tutaj oczywiście o Kubie Kamieniarzu, przed którym jeszcze wyzwanie w postaci Adasia Niedźwiedzia, no ale może być różnie, tak? I co wtedy, jeżeli przegra? Czy ty już myślisz o tym, jak zagospodarować jego osobę? Tak, ja zawsze myślę do przodu kilka rzeczy. Z Kuba Kamieniarz, ostatnio druga przegrana Patryka Surdyna. Też myślałem od razu, gdzie mógłbym go odbudować i tak dalej, chociaż będę chciał i będę walczył mocno, będę prosił naprawdę KSW, żeby dał mu szansę, bo miał jedną walkę, którą tak naprawdę wziął z fenomenalnym Stasiakiem, który teraz walczy i dał się pokaz się tego, potem ta walka jednak z Kubą Wikłaczem nie wyszła mu kompletnie, no, ale to jest wielki talent i uważam, że ma szansę, widzę przeciwnika i mam go w głowie, który mógłby być fajną alternatywą dla niego w tym KSW. Co do Kuby tak samo, tylko nie chcę tak jak Martynka, niech zawalczą i niech tego dadzą sobie fajną walkę, przede wszystkim niech się nic nie stanie i się bawi, bo Kuba ma się wreszcie bawić, a nie robić sobie presję. I to jest najważniejsza sytuacja. Z drugiej strony musimy też sobie powiedzieć na jedną bardzo ważną rzecz, że wiesz, jest, chciałbym pomóc też Filipowi Bączkowskiemu, który tak naprawdę ta jego armia będzie, mam nadzieję, że urośnie w siłę. Wiemy, o czym Filip mówi, że urosła w siłę i wiesz, i tych niektórych chłopaków, którzy tam gdzieś będą na kontraktach, czy nawet do Babilonu, zawsze jestem mile widziany. Na pewno kategoria 77 będzie w Babilonie odbudowywana. Mam tam naprawdę wakaty. Teraz będą dwa fajne pojedynki w tej kategorii na nowym odsłonie Babilonu i będę chciał ją rozwijać, także na pewno kategoria 77 będzie potrzebna w tym Babilonie. Jasne. No dobrze, ty urobisz się jak borsuk generalnie przy tym Babilonie, więc przejdźmy do tego Babilonu. Muszę cię po prostu popytać o kilka rzeczy. Przede wszystkim o to, czy już jest potwierdzony występ Anity Bekus i czy jest znaleziona dla niej przeciwniczka. Interesuje, bo Anitę bardzo lubię, więc dlatego pytanie. Czy jest potwierdzone, Federacja Babilon to potwierdziła, ja już powiedziałem u was w Maśląskim Okiem, tak, Anita zawalczy. Miałem potwierdzoną przeciwniczkę, niestety mogę tylko zdradzić, była ona z Białorusi. Jak sami doskonale wiemy, wszystko jest poblokowane, nie mają tego prawa gdzieś wjechać już do Unii Europejskiej i tak dalej, także musiałem odwołać, szukam innej przeciwniczki. Znalazłem. Myślę, że to jest fajny pojedynek dla Anity. Z drugiej strony Anita jest bardzo fajną dziewczyną i mi się wydaje, że też troszeczkę źle prowadzoną. Nie będę zrzucał to na ostatnich tych, ale uważam, że można było to troszeczkę też inaczej rozegrać. Ale wiesz, Anita ma wielki potencjał i chciałbym, żeby go to udowodniła i udowodniła w Babilonie, a potem może zawalczy dla innej federacji. Powraca Róża Gumienna. Powiedz, czy wy jako organizacja Babilon wiążecie z Różą naprawdę takie wielkie, dalekosiężne plany? Tak, ja wiesz, wszyscy mogą mówić, że wiesz, no Róża nie z mojego teamu, zająłem Szakalową i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę Róża wzięła, Róża powiedziała mi coś fajnego ostatnio. Ona chce jedną, dwie walki, ona chce rewanż Szakalową. Dla mnie
zyskała wiele w moich oczach. Będę chciał jej pomóc i na pewno dam takie zawodniczki, którą ona będzie toczyła pojedynki bardzo mocne. Teraz ten pojedynek chciałem troszeczkę nie taki bardzo mocno wymagający, następny już będzie wymagający. Jeżeli Róża to, co powiedziała, będzie chciała zrobić, to uważam, że świetny pomysł i że jest taka charakterna dziewczyna, że ona taka jest, no to na pewno jej pomogę i doprowadzę do rewanżu Szakalową. Chciałem tu podkreślić, Szakalowa ma kontakt z Babilonem, także ona jeszcze na jedną walkę ma z Babilonem, ona jest wypożyczona do FEN. Okej, tak, ważna informacja, bo o tym też gdzieś tam w mediach pojawiło się kilka informacji na temat tego właśnie, jakie FEN ma plany wobec Szakalowej, no trzeba pamiętać o tym, że Babilon jeszcze ma swoje prawa. Tak, dokładnie, Babilon tak naprawdę podpisał z Szakalową na dwie walki kontrakt, jedną wypełniła, drugą jeszcze ma, także na czas nieokreślony, także w każdym momencie możemy po nią sięgnąć. Z uwagi na współpracę Tomka Babilońskiego i Przemka Kroka i Pawła Jóźwiaka jest ten wolny taka sytuacja, żeby na razie walczyła tam, bo nie mieliśmy pomysłu na tą sytuację. Jasne. Filip Stawowy, Toni Valtonen. No takie zestawienie, że zaskoczyliście nas generalnie, zwłaszcza, że była mowa o tym, że Toni Valtonen to tak niekoniecznie może jednak na tych galach w Polsce. Jak ty się w ogóle zapatrujesz na przeszłość Toniego, na te jego wszystkie? Ja nie patrzę na to pod względem taki, bo byśmy mogli patrzeć na wiele rzeczy. Moja przeszłość też jest za ciekawa i też moglibyście wrzucać mnie do studni za przeproszeniem z tymi wszystkimi innymi. Ale no nie, no wiesz, Toni pokazał z Dawidem Żutaszkiem, że jeszcze coś w nim drzemie. Ja mam pomysł na tego Filipa. Z drugiej strony Filip chce walczyć, niektórzy nie chcą walczyć w kategorii ciężkiej. Ja proponowałem rewanż, chciałem też, żeby Kevin Safralski zawalczył tutaj o pas z Stuartem Austinem. Niestety Kevin jest kontuzjowany, tą walkę przedłuża i tak dalej, i tak dalej. Także no wiesz, no muszę też dbać o drugiego zawodnika, który pokazał się ze świetnej strony. Uważam, że to jest bardzo fajna walka dla Filipa. Będzie doświadczony przeciwnik z drugiej strony, który naprawdę pokazał, że jeszcze może wiele zrobić. Do tego jest troszeczkę inny stylistycznie. Filip lubi się bić w stójce. Toni będzie próbował sprowadzać. Zobaczymy, jak mu to wyjdzie. Zobaczymy, czy Filip odrobił wielką pracę, ale ma świetnego trenera Mateusza Juskowiaka, który uważam, że jest jednym z najlepszych z wadze ciężkiej, jak nie najlepszy w Polsce, jeśli chodzi o grappling. I tutaj mi się wydaje, że Filip pokaże się z fajnej strony. No i jestem sam ciekaw tego pojedynku, bo to będzie kompletnie inne style i inna konfrontacja, ale no to o to chodzi też, żeby pokazali się z jak najlepszej strony. A tak naprawdę wczoraj Babilon też ogłosił jeszcze jeden świetny pojedynek wadze ciężkiej i uważam, że to będzie może być szał, który pokaże tego. No to przede wszystkim Marcin Kalata, który nie kalkuluje, góra z wielkości. No i Mateusz Łazowski, który też nie kalkuluje, nie? I Warszawia, który tak naprawdę będą obydwoje. Tutaj nie będzie kalkulacji i uważam, że na ten pojedynek powinniście sami wszyscy przyjść i oglądać Super Polsat i przede wszystkim Polsat i Babilon. Mam pytanie od fanów, od widzów. Co z Szulim? Bo dzisiaj jest enigmatyczny wpis, tu go, no nie ma go. Co się dzieje z Szulim? Czy dalej jest w Warnoksie, czy w KSW jest dalej? Tak, no nadal jest w Warnoksie. Nadal Artur Gwóźdź ma... Czyli to nie to się zmieniło? To się nie zmieniło. Trwają rozmowy. Trwają rozmowy i z KSW, i z dwoma innymi federacjami. Decyzja będzie podjęta w następnym tygodniu. Okej. Kto podejmuje decyzję? Szuli robi to sam, czy robi w porozumieniu z tobą, czy ty podejmujesz decyzję? Zawsze podejmuję ostatnią decyzyjną sprawę, ma zawsze zawodnik. To jest jego życie, to jest jego świadomość. Ja mogę tylko doradzić, pomóc, wesprzeć i pokazać drogę, którą uważam ja za stosowną, ale to zawodnik podejmuje i taka decyzja będzie podjęta przez Grzesia. Dobrze. Dobra, bo mi się tu kolega wpierdzielił, a ja miałam jeszcze ważne pytanie o Stuarta Austina. Kolega redakcyjny. Mariuszek, dzisiaj jest kolegą. W godzinach pracy to jest kolega redakcyjny. Halo. Porozmawiajmy też o Fenie, bo mamy walkę, która jest też... Zdecydowanie, no. Zdecydowanie, ale to zanim przejdziemy. Ten Stuart Austin, bardzo mnie to interesuje nazwisko, dlatego że widziałam jak... No właśnie, widziałam jego walkę w EMC. No i to jest chłopak, który... ma fajne, wysokie, klatkowe IQ. To jest gość, który jak nie musi, to się dokładnie, to się nie bije z pełnej epy, ale też potrafi przywalić, tak? Pamiętajmy jedną bardzo ważną tego. Stuart Austin jest jeden z najwyżej notowanych Europejczyków poza UFC. W ogóle, tylko że ten styl ma troszeczkę nudny i no, dlatego... Tak. Dlatego tej UFC tak nie sięga i dlatego może też tak naprawdę tutaj apel do chłopaków z Polski, że zmieniajcie swój styl, bo wtedy po was sięgną UFC, no bo to chyba tak jest, bo ten chłopak ma chyba nawet na 50 czy na 40 którymś miejscu jest i w Fightmaticsie i tak naprawdę ja nie wiem, dlaczego on nie jest, nie? I mam propozycję dla Łukasza, gdzie jest wyżej tak dalej, ale Łukasz się bije efektownie i nie kalkuluje, a Stuart jednak troszeczkę, tak jak powiedziałeś, no bardzo mądrze walczy, żeby sobie nie dać zrobić krzywdę, ale też zamęcza tych zawodników i to nie jest tak efektowne, jak pewnie ta największa federacja na świecie chciałaby zobaczyć, ale miałem pomysł na niego, bo on miał być przeciwnikiem Łukasza Brzyskiego w walce o pas.
Jeżeli wyszła ta sytuacja z tym, że Dana White Contender Series sięgnął po Łukasza, no to chciałem zrobić walkę ze, z Kevinem Szaflarskim. No to tutaj znowu przyszła kontuzja. Filip Stalowy mówi od razu, chce walczyć, ale mówię, no tutaj akurat jest troszeczkę inny plan, bo nie stać mnie na to, żeby Stewarta wziąć na Filipa, jeżeli to nie jest walka o pas. Ja tylko w sytuacji walki o pas mogę wziąć Stewarta, bo wtedy wiem, że mogę sobie poradzić finansowo, jeśli chodzi o Federację Bobila. Okej, właśnie chciałem Cię zapytać, czy chomikujesz po prostu tego Stewarta Austina dla Kevina Szaflarskiego, no ale sytuację mamy jasną. Okej. To może w takim razie o tym Fenie. Oczywiście mam 1000 pytań związanych z tą ostatnią galą, ale chciałabym skupić się na jednym przede wszystkim. Co dalej z Szymonem Duszą? Po tej przegranej, no ale po takiej walce, że po prostu dla takich walk po prostu chce się wykupywać pay-per-view. Przede wszystkim jeszcze raz gratulacje dla Czarka Olejsiejczuka. Młody, świetny, perspektywiczny zawodnik. Był bardziej zdeterminowany niż Szymon. Zresztą ta walka wyglądała bardzo fajnie stylistycznie i takie ładnie dla oka, dla nas fanów MMA. Czyli fajna walka w stójce, Czarek atakuje, robi cały czas presję. Szymon broni, świetnie broni, schodzi z pozycji. No i co się zaczyna dziać? Zamiast atakować Szymon, oddaje znowu pozycję Czarkowi, Czarek nabija punkty i tak naprawdę wygrywa jednogłośnie tą sytuację. I to jest właśnie ten problem, gdzie dziś Szymonem jest. Podobnie było w tej walce, którą przegrał wcześniej z Koziorzewskim. To też tak podobnie to wyglądało, jeszcze dał się obalić. Nie wiem, muszę z nim usiąść, porozmawiać, jakoś na pewno chciałbym mu zmienić troszeczkę przygotowania, nie? Chciałbym go wysłać do klubów, gdzie jest troszeczkę więcej pracy zapaśniczej, gdzie jest troszeczkę tej więcej pracy klatkowej, takiej trzymania pozycji, tej pracy tak, wiesz, kickboxing, a MMA jest w stójce troszeczkę zupełnie inne i może tu jest problem, że jednak bardzo dużo Szymon pracuje z kickboxerami, a jednak trzeba pracować też z zawodnikami MMA, oni mają troszeczkę tą inną stójkę, to troszeczkę inaczej się zbiera i gdzieś będziemy szukać tego. Nadal Witek Koska będzie jego trenerem w zupełności, to świetny trener, bardzo go cenię i szanuję i tutaj się to nie zmieni, ale chciałbym zmienić kilka rzeczy i myślę, że Szymon będzie też wyjeżdżał do innych klubów, żeby nabrać jeszcze więcej pewności siebie i przede wszystkim troszeczkę odmulić głowę i pokazać się z lepszej strony. No właśnie, a propos tej głowy. Szymon, jak rozmawialiśmy po gali, powiedział, że jego głównym problemem jest właśnie ta głowa, że on trochę nie do końca rozumie, co się z nim dzieje w klatce, w momencie, kiedy drzwi się klatki zamykają, tak jakby gdzieś tam wyłącza się ta głowa, a tak nie było. Miał takie momenty, okej, w walce z Koziorzewskim powiedział zresztą, że było dokładnie to samo, więc jak z czymś takim walczyć? No ty masz więcej doświadczenia, być może to nie jest pierwszy taki zawodnik w twoim teamie, z którym musiałeś przewalczyć te mentalne rzeczy. Jest to dużo rzeczy się na to nakłada. Na pewno uważam, że dom i życie, które się dzieje poza sportem, jest kluczem do wielu, tak naprawdę też do sukcesu, bo jak sobie uporządkujesz w domu wszystkie rzeczy. Pamiętajmy, że Szymonowi urodziło się też dziecko. Dla niektórych dziecko jest wielkim bodźcem jeszcze takiego kopa, a czasami też przytłacza różne inne sytuacje. Jest wiele czynników. Szymon sobie musi poradzić też tak sam ze sobą i to masz rację. On jest naprawdę fenomenalnym zawodnikiem i wiele w nim jest jeszcze potencjału. Ale gdzieś mu ta głowa nie gra w tej klatce. Może trzeba będzie popracować z psychologiem sportowym. Ja uważam, że też będzie trzeba zmienić troszeczkę pewne naleciałości, że musi wyjść z tego komfortu swojego takiego, jakby to powiedzieć, z tego komfortu całej zdrowia, że trenuje tylko w NSD. Troszeczkę musi pojeździć, musi też dostać dobrze w pierdol na treningach. Tak, bo taka jest prawda. Wtedy on będzie jeszcze bardziej mocniejszy i lepszy w walce i przede wszystkim może się otworzyć też na walkę, bo na razie to tak tego, że nie chciał sobie nic dać zrobić krzywdy i tak naprawdę tak to wyglądało, ale też nie atakował przeciwnika. Ale miejmy nadzieję, że Szymon niedługo wróci w jeszcze lepszej formie i tak naprawdę sięgnie po wygraną i da znowu efektowną walkę, no bo on akurat jest stworzony do tego, żeby dawać świetne widowiska. A kiedy zobaczymy w klatce albo w ringu tego szaleńca Dominika Zadorę? No co, no przewiduję październik, tak, i myślę, że jeśli Fen wróci do Wrocławia, no to super miejsce, kolebka, jego miejsce, jego kibice, pełno tych kibiców jest i tam walka o pas, już mamy przeciwnika bardzo mocny. Uważam, że to będzie najmocniejsza przeprawa tego. Jeżeli Dominik też ma troszeczkę problemów zdrowotnych, bo gdzieś tam plecy bolą, tutaj gdzieś go boli biodro. Jeżeli tylko poukłada sobie te wszystkie rzeczy, no to w październiku czeka nas fenomenalna uczta, jeśli chodzi o kickboxing. Okay. Czy ty będziesz miał, bądź masz coś wspólnego z planami Fenu na te kickboxerskie gale? Tak. No coś tam mam, no bo tak wiadomo, że jeżeli chodzi o tego, ja też mam w zanadrzu tych kickboxerów troszeczkę. Łukasz Radosz, Patryk Radoń.
Do tego dochodzą młodzi chłopacy od Witka Koski z Paco Team, tego mówimy o Tomicy, mówimy o Cinalu. Jest naprawdę dużo świetnych zawodników, których można sięgać, dlatego uważam, że jeżeli Paweł Jóźwiak zwróci się do mnie o pomoc w tej sytuacji, na pewno gdzieś wyślę tych zawodników, oczywiście za godną opłatę. Oczywiście. Dobra, to jeszcze gwoli ścisłości. Mieszanie frików z zawodnikami, prawdziwymi zawodnikami MMA. Jak ty się na to zapatrujesz? Czy tobie przypadła do gustu ta mieszanka podczas ostatniego fenu? W czterech zdaniach i dziękuję. Martynko, nie chcę, raczej nie. Żadne mieszanie tego, bo wiesz, to jest też takie bardzo złe, że wracają zawodnicy po walce, świetnej walce, tak naprawdę, której wszyscy powinni im klaskać i tak dalej, i tak dalej. I media, tak naprawdę wy, wszystkie media, nie tylko czy wy, czyli ogólnie media, zamiast skupić się też na każdym zawodniku odpowiednio, tak naprawdę, czy to był freak, czy to był zawodnik tego, do tego zawodnika idzie trzech, czterech, a jak kończą freaky, to tam przychodzi 20 i się przepychają tak naprawdę i za cenę naprawdę tych chorych wyświetleń są w stanie sprzedać swoją duszę i tak dalej, i tak dalej. Mi to już, ja już nie mogę na to patrzeć i nie chcę tego, kurczę, oglądać. Z drugiej strony, nie promujmy patologii, nie próbujmy tego. Ja nie mam nic do frików. Przeprosiłem się z tym wszystkim. Zresztą pomagam fejmowi też w niektórych sytuacjach i uważam, że ma to rację bytu i można to fajnie pogodzić, ale tak jak to powiedziałem, zresztą jakiś pościł u siebie, że naprawdę takim prowokatorom i tym wszystkim Szumowinom z galaktyki stanowcze mówię nie i tak naprawdę myślę, że całe środowisko nasze sportu walki jest tak samo za mną i to samo, nie chcemy takiego czegoś oglądać. Z drugiej strony chcemy, żeby jeżeli nawet ma być ten freak, jak najbardziej, niech to będzie przyplatane, jeden freak tam, tak jak to robiło KSW, bo to jest gdzieś wtedy jeszcze do zniesienia i dwa, że to nakręca koniunkturę i też podkręca medialność tych innych walk. Albo niech robi fan friki same, niech robi friki, niech zrobi oddzielną federację i to wtedy będzie miało rację bytu. Oni wtedy będą się tam wyzywać, ubliżać, będą atakować wszystkich innych, nie będą i tak dalej. Niech się tam dzieją cuda, niech się nawet kurwa zesrają na dywanie. Naprawdę mi to już jest wszystko kurwa obojętne, tylko tak naprawdę zacznijmy szanować też pewne zachowania i tak naprawdę nie promujmy patologii. Proszę o to, bo ja też walczyłem o to przez bardzo długi czas. Sam jestem z ciężkich klimatów i wiem, jak się zachować. Zresztą widzieliście ostatnio, potrafiłem się zachować, chociaż było to mi bardzo ciężko i do dzisiaj się nie mogę z tym pogodzić. Oczywiście żartuję, ale tak naprawdę też cenię was i cenię te redakcje, które umieją w taki fajny sposób to oddzielić i pokazać tak naprawdę, że wiesz, niech wygra sport. No to teraz truskawka na torcie, jak to kiedyś ktoś powiedział. Łukasz Sudolski i Łukasz Brzeski. Rozumiem, że chłopaki zapierdzielają i są po prostu w szczycie formy, żeby jak najlepiej pokazać się w kontenderze. No tak, no co, no Łukasz Brzeski, kurczę, teraz już jakieś specjalne maszyny, specjalni ludzie, są innowacje techniczne i tak dalej. Mi się wydaje, że będzie cyborg i to taki z prawdziwego zdarzenia, nie Terminator, tylko naprawdę taki cyborg. To jak Juras siedzi w piwnicy i walczy z Minotaurem. Tak, tak, no to tutaj ten będzie tak naprawdę, to ten będzie minotaurem wielkim i tak dalej, i tak dalej. No co, no mocne przygotowania, cały czas się rozwija, gdzieś tam postawię na te innowacje, na różne inne rzeczy, na kilku trenerów od przygotowania fizycznego i bo wie, że potrzebuje. Jego przeciwnik jest naprawdę mocny fizycznie, widać po zdjęciach, chociaż to wiesz, wszystko się w walce zawsze wydarza i to jest zupełnie inaczej. Łukasz Sudelski, no co, no przygotowuje się w świetnym klubie, zresztą to jest bardzo świetny klub. Ja o tyle się cieszę, że Łukasz ma naprawdę świetnych sparring partnerów. No Tomek Narkun, Marcin Różański, Michał Materla, do tego Piotr, nie Piotr Janusz, tylko Wojtek Janusz Kulkinio. Jest kilku tam fajnych chłopaków, których naprawdę Łukasz ma gdzie przerobić i ja się z tego bardzo powodu cieszę. Szkoda, że Łukasz Brzeski też nie ma takich ciężkich, chociaż z drugiej strony u Wojtka Hołego tych górali, to naprawdę Wojtek ich normalnie wyciąga z lasu, przyprowadza i oni się mucą jak przejść takiego górala. Także tutaj wiesz, Marcin Kalata, Słomka, nawet sam trener, jeden i drugi są naprawdę koniami, którzy tam wiesz, mogą naprawdę poprzewracać wielu. Ja uważam, że będziemy mieli dwóch fajnych chłopaków znowu w UFC i tego sobie życzę i im tego życzę, bo to oni będą ciężko pracować, ja im tylko dałem drogę, a oni mają mu zabrać do samego końca. No to cóż, ja sobie też tego życzę i sobie i nam, wszystkim fanom MMA. Artur, dziękuję ci serdecznie za rozmowę, mam nadzieję, że się jeszcze złapiemy w Mediarumie już po walkach chłopaków i po sobie ładnie to podsumujemy. Dziękuję Martynko i pozdrawiam was wszystkich serdecznie i ciebie panie Mariuszu. Mogę trochę jestem tutaj, chciałem pozdrowić mamę. Parcie na szkło, dziękuję bardzo.